Lee Lares. O, jest wilk. Kurde, sam się, kto był w Gothiku 3 normalnym, totalnie nie pamiętam. Life. Lee na pewno był w Nordmarze. Lares był w Havgeldern. Ale nie wiem, czy wilk w ogóle był. Mapa? No to jest mapa. No tu miała być mapa. Nie ma mapy, czemu? Ty, nie zdobywałeś jakoś mapy na początku gry? Co teraz zrobisz? Lee ma twarz jak Mongoł. Ale ty, normalnie. Nie mówię tego, żeby go obrazić. Znajdę sposób, żeby dostać się do stolicy, jak jest tam wiele osób. Daj pogadać w spokoju. Czyli nie mogę z nim nic zrobić? Tu jest Lee, nie uda się z nim pogadać, czemu? Pogadamy później. I co, zebrałeś już wszystko z każdego domu? To do mnie chyba powinien. Tutaj w wiosce rybackiej? Nie, tu nie ma nic ciekawego. Wybiorę się do Geldern. A, no widzicie? W większych miastach są zwykle bardziej za szybko tu. To mnie tam nie złapią. Więc jeśli będziesz mnie szukał, wypatruj dużych miast, okej. Podszkolisz mnie trochę w kradzieży? Ależ oczywiście! Przecież wiesz, że nie ma sprawy. Naucz mnie czegoś o złodziejstwie. Targowanie? Czekaj, tu są jakieś nowe umiejętności, których normalnie nie ma? To pamiętam. Chyba normalnie wszystko było. Ogólnie Bóg jest, że jak zabijesz Lee, dostajesz zbroję na start i topór? Ja nie chcę bugów wykorzystywać, także... Ale i tak bym nie pobił go, ja nie... Po co mi ich bić? Uważaj na siebie. Ty, to jest wilk! Co to w dupę jest? On wygląda jak jakiś giermek pieprzony. Widziałeś film Goście Goście? Co przyszli ze średniowiecza? Ten giermek tak wyglądał, tego rycerza. Co to w dupę za morda? Wszyscy jacyś potłuczeni, no Lee najnormalniej. Lester to też, co to w dupę jest? Od trzecha narzekasz? I ja cały czas się cieszę tą grą. Ty. Nie słuchałbym tego. Powinien był wiedzieć. Lepiej słuchaj na słowa. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Ja chyba się nie da. Z tego będzie jeszcze więcej. Takiego wodospadu skakać. Dobra, ty gadaliśmy z Angarem? Helga, że jak tam twoja głowa? O, Angar normalnie wygląda. Opuściłem Kornik, opuściliśmy Kornik, zabiłeś smoka. Dobra, luj. Ale on ma bronię, pobić go? Co teraz zamierzasz zrobić? Poszukaj jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie będę mógł wreszcie odpocząć. On na pustynię idzie. O, w cieplejszych ziemiach. Ja go kojarzę, że on był gdzieś na pustyni. Daj pogadać w spokoju. Tylko normalnie chyba się tam go dopiero spotykało, nie w Ardei. Ale tutaj jakby jest tak, że oni przypłynęli ze mną, więc to ma sens. A nie, że się tepnęli do tamtego tego. Się nie zmieniają. Dobra, czekajcie. To... A, jeszcze miałem iść tam. Naprawdę myślisz, że... Tam coś było, ale czekaj. Tam chyba później pójdę. Najpierw do Redok. Do Redok chodźmy. Pokaż mi, gdzie znajduje się obóz buntowników. Był mistrzem na arenie u asasynów? A, okej, okej. Nie mam z tym problemu. Gothic 3 TikTok Edition. Ty! A on będzie bił moby? Czekaj, zbierajmy rzeczy. Chodź, pobijmy go. Ile on bije? Trafisz? Debilu, we mnie go rzuciłeś. Pokazałeś mu. Żałosna. Wiesz, że na tych modach postać zmienia wygląd wraz z twoimi decyzjami? Jak dasz, jak dużo kradniesz bezimienny... Co ty pieprzysz? Co ty pieprzysz? No co ty gadasz?
Gdzie on jest? A tu. Fioletowe są chyba itemy, co dają na stałe. Tak jak tu, goblińskiego dano. Ziele pancerza, co to daje? Dwa strzały królewskie obok siebie? Pancerz daje? Serio? Na stałe daje pancerz? Nie, wytrzymałość, co ty gadasz? Ale byłoby OP. I właśnie, jakie mamy staty? Ta zbroja jaka daje? 10, 10, 2. Takie gówno, nie? Na start. Tu jest redok już. Misję w miarę pamiętam. Tutaj były jakieś na dziki chyba. Patrz, tam są. Mam tylko nadzieję, że orkowie nigdy nie znajdą tego obozu. Plus jeden, zostanę za co? Tutaj tylko na chwilę, a potem wrócę. Nie daj się zabić. Do zobaczenia. Na poty zostawię, zostawię. Ten już jara? Co rozmawiamy później. Ile razy w G3 grałeś? Nie wiem, ileś tam, ale dawno temu bardzo. Czekaj, tu pamiętam był questik, możemy go zrobić zanim wejdziemy. Chyba, że tak się nie da na tych modach, ale na pewno się da, to Gothic. Tak, są moby. Tylko ich coś nie widzę. Jest, jest, dzik! Agresywny dzik! 600 HP. Ale cienkie są, bo one mają wolny autoatak. O kurde, rozdzieliły się. Dobra. Gothic Arcadia najlepsza część. No też, zgadzam się, zgadzam. Trzeba by zrobić, nigdy nie przyszedłem. Trzeba by przejść. Najlepsza część, to prawda. Lepsza walka niż w Elden Ringu, nie? Reputacja u redok, zdolności łowieckie. Spoko nawet. Ty, kusi mnie przez tego moda, żeby zbierać totalnie wszystko i czyścić mapę. Załącza się ten stary taki, wiesz, co u starych graczy jest. Że trzeba czyścić mapę. Wszystko ma być wybrane. Teraz już się tak nie gra w gry, bo nie trzeba. Kiedyś to się wszystko czyściło. Ja pierdzielę, oszaleję, muszę wszystko zbierać. Muszę zbierać wszystko, co jest. W Wiedźminie też tak jest. Muszę przejść go kiedyś. Czemu ja mapy, bo nie rozumiem. Muszę ją kupić chyba. Dobra. Ty, brudasie. Nie wyglądasz na drwala. Wydaje mi się, że twoje miejsce jest w jaskini wśród wojowników. Ty, co to za zbroja? Jak leci? Niezbyt dobrze. Zostaliśmy wygnani z obozu przez agresywne dziki. Wspominałem o tym wojownikom, ale myślą tylko o walce z orkami. Jeśli te bestie wkrótce nie znikną, nie będziemy mogli kontynuować pracy. Agresywne dziki nie żyją. Możecie wrócić do pracy. Wreszcie ktoś, kto przejmuje się naszymi problemami. Dziękuję, wojowniku. Oto moje złoto. Dzięki, ile dał? 30 zł! To za mało. O kurde, on idzie pewnie pilnować, jak on pracuje. Szmata. Dobra. To ja za nim nie idę. Tylko tego nam trzeba. Pytanie, które z księgi można okradać, których nie. Brand. Robi się coraz gorzej. Złamany, jeśli się nie wtrąca. Złamany.
Niektóre rzeczy się nie zmieniają. Gdyby to było takie łatwe. Dobra. Gelford. Musisz bardzo uważać w tutejszych lasach. Wszędzie są orkowi zwiadowcy. A nie chodzi czasem o to, że jesteś cygan i zakładasz, że ludzi wokoło ciebie nie ma i masz wszystko za darmo? Przybywam z Ardei. Odebraliśmy wioskę orkom. Porozmawiaj z Javierem. Już o tym słyszał. Jeden z naszych zwiadowców widział całe to zdarzenie. Dzięki, parce. Za 5 lat witam. Niżej. Pieczarze. Pieczarze. Jestem tu nowy. Wielka szkoda. Jeśli o mnie chodzi, to AI? Tu już jakiś czas. Tego nam w takim razie na pewno możesz pomóc przyjacielowi? Takie lepsze a trochę. Więc twierdzisz, że jesteś przyjacielem i oczekujesz ode mnie pomocy. Zgadza się. Przyznaj, że grasz to tylko po to, by pocałować Torusa w dupę. Klasyk. Ale nadal mi się to nie podoba. Jak mogę ci pokazać, że traktujecie serio? Zaopiekuj się na razie moimi przyjaciółmi. Już od tygodni nie otrzymałem żadnych wieści od moich byłych towarzyszy. Skoro jesteś podróżnikiem, to z pewnością odwiedziłeś wiele miejsc. Nie zagrzewam nigdy miejsca zbyt długo. Jestem w ciągłym ruchu. Szkoda, że psów tam nie ma sad. Chcę wiedzieć, co dzieje się z moimi przyjaciółmi. Jeżeli wciąż żyją, chcę wiedzieć, jak im się powodzi. Ociąga, no i czy dołączyli do buntowników. Co mam im powiedzieć, jeśli okaże się, że walczą dla orków? Cóż, nawet jeśli dawniej walczyliśmy ramię w ramię, to wcale nie znaczy, że teraz tak będzie. Rozumiem. Ale gdzie ja mam ich szukać? Jak się nazywa ten twój przyjaciel? Myślę, że to Mason. Mason przez długi czas był moim towarzyszem broni w walce z orkami. Dzisiaj można go spotkać gdzieś w okolicach Montery. Okay. Słyszałem, że chciał dołączyć do mniejszego oddziału buntowników. A my gramy orkami, tak? Wiesz coś więcej o Masonie? Tak, jakiś czas temu otrzymał sporo ciosów w głowę. Od tamtej pory chłopak ma krowitik. Krowitik? Co? Został trzepnięty przez ogra. Hej, to nie jego wina. Bez urazy. Co ma? Jaki krowitik? Co to jest? Udało ci się odnaleźć twojego przyjaciela w okolicy. Tak, prawdopodobnie Roko. Walczyliśmy z orkami na północ od Myrtany. Krowin potem Dick? Dowódca przeniósł mojego przyjaciela do oddziału walczącego pod Faryn. Pocałuj mnie w dupę. Od tego czasu nie mam od niego wiadomości. Faryn? W takim razie, jak dostałeś się do Redok? Byłem druhem Javiera przez długi czas. Dopóki Javier uważa, że mamy szansę wygrać, będę walczyć u jego boku, gdziekolwiek by to nie było. Dobra. Czekaj, jak się nazywa ten drugi przyjaciel? Ja pierdzielę, bo go nie słuchałem. Javier? Ale to on nie jest tu na dole? To jak się ten na dole nazywa? Jak się nazywa twój trzeci przyjaciel i gdzie mogę go znaleźć? Trzeci zowie się... Dzięki, Sebos. Jak? Kurde. Nie zrozum mnie źle, jest porządnym wojownikiem. Jednak jest dzięki, za bardzo Sebos, uzależniony dzięki. Od brzęczenia złota. Mógł dołączyć do orkowych najemników. Nie, ale myślę, że nie mógł posunąć się do czegoś równie okropnego. Nie wiem, czy to prawda, ale zawsze szukał okazji do zdobycia łatwych pieniędzy. W miastach złodzieje są zazwyczaj w stanie sporo uzbierać. Masz pojęcie, gdzie on może się kręcić? No właśnie mam. Jeśli plotki na temat Eldern i Kreli są prawdziwe, zacznie swoje poszukiwania właśnie tam. Jednakże raczej nie pchałby się do Geldern, to nie jego liga. Spróbuj zatem w Trellis. W takim razie udam się do Trellis. No dobra. Per. A. Opowiedz mi więcej o tym miejscu. Per. To największy obóz buntowników na wybrzeżu. Nazywamy go Redok. Ukrywa się tu wielu royalistów, którzy zdołali się wymknąć orkom. Mam nadzieję, że nie jesteś szpiegiem Roko orku. Faring? Albo spotka cię marny los. Rozumiem. A Roko to ten drugi był? Powiedz mi więcej o buntownikach. Jesteśmy jakie jedynymi mody? Wolnymi ludźmi modpack. W Myrtanie, którzy nadal występują przeciw orkom. Najsłynniejszy modpack. Orkowe patrole są naszym największym problemem tu na wybrzeżu. Nie wiem właśnie pod kogo grać. Jeden z nich podszedł możemy grać pod orków, a potem zabić orków i ich zdradzić i grać pod
jak najwięcej zarobienia i wyekspienia. Co on robi? Co ty w dupę robisz? A co z ludźmi, którzy pracują dla orków? Większość z nich to niewolnicy. Ale orkowie zatrudniają też ludzkich najemników. Chłop, do pewnego stopnia mogą się oni poruszać swobodnie wśród orków. Mam tylko nadzieję, że nie będziesz się z nimi zbytnio bratać. Poczekam i popatrzę. Dlaczego mam unikać najemników na usługach orków? Ci, którzy pracują dla wroga, Marczycy, ale to poboczne jest. Ścieżka orkowego najemnika to łatwa droga. Przynajmniej tak było, bo tylko trzy chyba, że dało się i tyle. Naszemu Bogu. No tańczy se, tańczy. Naszemu Bogu? To nie mój Bóg. Orkowie nie wiedzą o tym obozie? Gdyby orkowie wiedzieli, że się tu ukrywamy, to już by nas dawno. Chyba tak, Quinto, no. Gdzie są teraz orkowe patrole? Jeden orkowy patrol jest w ciągłym ruchu. Pamiętam tego questa, pamiętam. Połowie drogi stąd do Ardei. Drugi patrol zatrzymał się na farmie na wschodzie, między tym miejscem a Cape Dan. Jeśli nie zajmiemy się nimi teraz, to w końcu trafią do Redok. Odwiedzę te patrole. Odwiedzę orkowy patrol na farmie. Uważaj, jeśli wezmą cię za buntownika, rozerwą na strzępy. Nie bój żaby. Zajmę się tym wędrującym orkowym patrolem. Bardzo proszę, ale uważaj, żeby nie znaleźli naszego obozu. Nie, nie wiemy, czy można ci ufać. Nie da się z nim nawet handlować? Co jest? Ty, myślałem, że to dało się. Chyba, że to mod jakiś. Dobra, wpieprzamy się chyba tam, co? Zostaw mnie w spokoju. Te patrole to się zara wybije. A gdzie był teleport? Bo nie mam. Fajny ten mod, ja dopiero zacząłem. Ile gramy? Godzina? Stara skrzynia. Czyś tam nie rzuci, jak to otworzę? To jest niebieskie. Nie dotykaj tego. Okej. <Okay. śmiech> Pieprzyć. Dziadu. Co? Ach tak. Ja jestem trochę nerwowy. Przepraszam. Sebastian. Czym mogę ci służyć? 200 mnie uderzył? Jo pierdziele. Kim jesteś? Pomagowie OP, no. Nazywam się Sebastian. Jestem tu w Redok alchemikiem. Skrzynia na dole w jaskini goblinów. I tam będzie teleport? Nosisz szatę maga ognia. Przed wojną byłem wielkim magiem tego kręgu. Potem jednak nadszedł dzień, kiedy magowie ognia stracili swą magię runiczną. A wkrótce potem skończyła się wojna. Ta szata to wszystko, co mi jeszcze przypomina moją dawną rangę. Czemu magowie ognia utracili swą magię? Wiele bezsennych nocy spędziłem na próbach odpowiedzi na to pytanie. Wiem tylko, że nie mogliśmy już powstrzymywać orków naszą magią runiczną. Wielu magów ognia zginęło. A ci, którzy przetrwali tę klęskę, skryli się w lasach. Jak w pralce. Jaką on ma pralkę? Da się z nim handlować? Nie. Ja pierdziele. Opowiedz mi o alchemii. To jedyna metoda leczenia ran i wzmacniania się wodą strzela bez pomocy magii. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale moje umiejętności są wystarczające do zapewnienia Redok podstawowych usług w tym zakresie. Przekaż mi swą wiedzę alchemiczną. Chętnie. Niestety nie mam odpowiedniej. Ej, dobra grafika jest tej grze, nie? W procesie nauczania. Jeśli dostarczysz mi 10 roślin leczniczych. Chłopie, 10? Co to jest dla mnie? Wiedzą. Pewnie ja tyle mam. Załatwię ci rośliny lecznicze. Ja zbieram wszystko. Rośliny rosną niemal wszędzie. Nie powinieneś mieć problemów z ich znalezieniem. Oto twoje rośliny lecznicze. Wspaniale. Teraz grafikiem mogę się G2. Z tobą podzielić moją wiedzą. Taka bardziej charakterystyczna, ale ta jest też fajna. Też ma swój klimat. Co teraz zrobisz? Zostanę tu w Redok i będę badał prastare pisma. Chcemy zgrać nowy grygasz w starocie? To jest gotik. Według legend, prawdawni dysponowali własną magią.
zupełnie niezależną od pomocy w rodzaju run, z których my czerpaliśmy swoją moc. Okej. Opowiedz mi więcej o magii pradawnych. Tak naprawdę wiadomo tylko, że pradawni istnieli i że nawet dziś w ruinach ich budowli można znaleźć artefakty. Więcej na temat ich magii dowiemy się tylko wtedy, gdy poznamy tajemnice tych ruin. Wszyscy żyjący jeszcze magowie. Nie, no magię nie będę grał, nudzia. Ale coś magii się możemy nauczyć, no. Opowiedz mi więcej o artefaktach pradawnych. Orkowie mają obsesję na punkcie poszukiwań tych cennych relikwii. Każdy handlarz w tej krainie to wie. Pewnie wymagania jakieś mają te skille. Za nie odpowiednio wysokiej ceny. Też ognia to wiele OP skill. Artefaktów również dla nas magów ma wielką wartość. Jak na przykład ogniste puchary. Ogniste puchary. Dawaj. Coś w tych ognistych pucharach takiego specjalnego. Ogniste puchary są niezwykle stare. Od dawna uważano je za zaginione. Mówi się, że posiadają potężne właściwości. Chyba zagramy najemnikami. Nie jestem ekspertem od tych spraw. Jeśli znajdziesz jakiś ognisty puchar, zanieś go moim braciom do Nordmaru. Od nich dowiesz się. Do klasztoru się niosło chyba, nie? No dobra, czekaj. Naucz mnie czego ty mnie możesz nauczyć? Szybciej się chce uczyć. Ten skill dawał, że więcej dostaje punktów nauki? Ty, ja to muszę zdobyć. Tylko on wymaga 25 tej wiedzy, a ja mam 0. Ja pierdzielę. Jakby trzeba wydać 25 i jeszcze na to. Dwarf? 3 levele na to pójdą. No ile to daje więcej? Z pulpitów prastara? No dobra, to się nazbiera. Przesuń się. Słuszna decyzja. Ja pierdzielę, nie daje mi podejść. Naucz mnie czegoś o alchemii. Trwałe mikstury. To są te siły i tak dalej, nie? Ile to wymaga? Ja pierdzielę, 100 alchemii, mamy 11. Do północy się spać połóż. Odwróć się, babo. Czemu mnie obudziłeś? Skradasz się jak... Kurde, szmata. Dobra, chciałem ukaść skrzynię. Tu jest napisane coś o alchemii. Ty, jest. 3. Dobra, do rana. Aha, on mi teraz spać nie da. Co za szmata. Cię pieprzyć. Już to wiem. Hej! O kurde, kiedy ja mam save'a? Ja pierdzielę, przed rozmową. Nie no. Co? Skrzynia mnie zbaitowała, żeby kliknąć, no, rozumiesz? Ale z ciebie Bambik! Już? Tyle pieprzenia, to przeskipowałem w 3 sekundy? No wpieprzej spać. Tu jest napisane coś o alchemii. Aha, on ma to zaznaczone i się nie da kliknąć. Co za śmietnik.
Człowieku, czego chcesz? Mario. Ale ja nie mogę iść spać teraz. Buntowniczka. Jakie jabłko wielkie, co jest? Dobra, walnę się w jej kojec. Witam, Siejkowski. Pogadajmy z tamtym typem jeszcze. Tym Mariem. Jak śpi, trup. Człowieku. Żyjesz? Witaj, nieznajomy. Co mogę dla ciebie zrobić? Kim jesteś? Jestem Marlo, najlepszy handlarz na wybrzeżu. Od Ardei aż po Cape Dan. Potrzebujesz jedzenia, ubrania, a może porządnego łyku gorzałki? Marlo sprzeda ci wszystko, czego możesz potrzebować na wybrzeżu. No dobra, to dawaj. Pokaż mi swoje towary. Ty, da się handlować. Normalny w końcu. Chleb ciasteczkowy. Co jest? O, mapa. 500 za mapę. Ja pierdzielę. Dobra, wciśnijmy mu coś. Skąd my to mamy? Fajna ta broń, tylko ona jest... Wiesz... 430 siły, to się zdobędzie lepszy do tego czasu. Sprzedaję wszystkie te gówna. Dzięki, Zymol, za 7 lat, witam. Co to jest? Dobra, 3700, nice. To daj to, wytrychy. Co jeszcze brać? Gulasz grzybowy. Ty jak, ale to kosztuje 700. Ale to jest OP. M? Co jest w dupę z tą mapą? Czemu ona jest czarno-biała? Co on mi sprzedał? Chore wymagania o broniorków. Ale co on mi sprzedał, ty? Czarno-białą mapę, ale zaznaczone rzeczy. Special chest? Impossible? Treasure dig. To jest coś do wykopania? Wybrałeś taką, jaką moda wybierałeś. Aha, to luj, no to trzeba będzie grać na takiej. No nic. Ja nie wiedziałem, że się da wybrać nawet. Schowaj broń. Idź sobie. Spokojnie, nie straj żarem. Ja pieprz. Co to było? Słuchaj. Słyszałem coś. Arenka. Ty, ta arena jest jakaś duża. Mnie nie powiększyli w modzie? Ale była taka mała. Catman. Panowie, nic się nie dzieje. Kurde, gapią się na mnie, co ja robię. Hełm? Ty, w dupę, hełmy będą? Nie, były chyba hełmy. Teraz się zastanawiam, czy były hełmy w Gotiku. Chyba były w Gotiku trójce. Nie pamiętam. Ty, jak on mnie nie zobaczy? On widzi, jak okradam ze stołu przed nim? Parszywy złodziej! O kurde w dupę! Sorry. Ja pierdzie, on się wydarł.
Skradasz się jak jakiś złodziej. Co ty pieprzysz? Skradasz się jak jakiś złodziej. Jak go ukraść? Parszywy złodzieju! Dzięki, Markiza. Witam, 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 witam. Pozdrawiam. Chyba się więcej nie ugra, co? Panko do północy, to zaraz, zaraz. Ty, ja mogę tarczę nosić? Ty, nice. Nie wiem, czy tu musi być, czy nie. Co daje tarcza? Ona staty daje. Ale fajna. A z tarczą się inaczej walczy? Otwórz broń. Właśnie, spadaj. Trenuję do walki. Patrz to, pa jak się z tarczą walczy, pa. Schowaj broń. Gdzieś to? Popieprzone, ty tarcza OP, nie? Wszystko co macie jest moje. Wszystko co mam jest moje. Zacznijmy od początku. Złamany. Złamany. Kurde jak. Lepszy niż nasz? Czy nie? Ty co to jest? Duży oręż, to znaczy, że jest dwuręczny? Tak. Dobra, chyba więcej nie nakradnę. Ty zbroja? Fajna zbroja. Paladyn. Norris. Ile taka skórka schodzi? W sensie chodzi. Chodzi ile? Złamany. No dobra, dobra, dobra. Arenka, arenka, ty. Próżniak. Mógłbym wypić całą beczkę. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Zostaw mnie w spokoju. Koper. Hej, wyglądasz na osobę, której zdarza się oberwać. Co powiesz na mały pojedynek na arenie? Dawaj. Chcesz stanąć przeciwko mnie? Tak naprawdę to nie. Jesteś tu wśród przyjaciół. Inny lud dostał? My ludzie musimy trzymać się razem. Serio? W walce z orkami. Potrzebny mi trening, a ty wyglądasz na godnego przeciwnika. Niech Norris wyjaśni ci zasady walki. A potem możemy zaczynać zabawę. Nie musimy wyjaśniać. Spotkajmy się na arenie. No dobra. Zobaczymy, na co cię stać. Where AI? No nie ma tutaj pobocznych. Dobra, tarczę przetestujmy. Ty, dobra jest tarcza. Ty, on wyszedł. Ty, walka trwa czy nie? On wyszedł za arenę, był napis. Co? Daj się. Walcz, dasz radę. Pamiętaj o blokowaniu. No nie blokuj, syfie. Ta? To pato. Bez pocenia. Ta? Ej, fajne te dźwięki, jak się bije. Chyba lepsze. Chyba w Gotiku jak nie było, ulepszyli je. Nie ma tu, nie ma tu nic, nie ma tu nic więcej. Dobra, co dropnęliśmy? Przed pociskami to ma 10. Cholera.
ale mnie łeb boli. No i co, kozaku? Walkę. Dobra robota, masz talent. Jeśli będziesz kiedyś potrzebował towarzysza, który walczyłby u twego boku, pamiętaj o mnie. Chcesz walczyć u mego boku? Zapowiadasz się obiecująco. Musisz tylko zdobyć trochę doświadczenia. Pójdę za tobą wszędzie i będę walczyć u twego boku. Kiedy już nie będziesz mnie potrzebował, po prostu mnie odpraw. Pieprz, nie potrzebuję cię. Jestem solo playerem. Gocha. Mleko, znaczy buta czy piwo? Mleko! Co jest? Co tu robi Gocha? A, nowy! Yes! Mama, tak czy nie? Nie! Czym się tu zajmujesz? Dbam o nasze siły w Redok. Cały czas ćwiczymy, aby jak najlepiej przygotować się do bitwy z orkami. Ten odgrodzony teren to plac jest ćwiczy. Tego. Z Gothica dwójki. Pokaż mi, jak się walczy. Dobra. Pokażę ci, jak się posługiwać bronią, jeśli udowodnisz, że jesteś przydatny dla naszego obozu. Co, mam cię naklepać, śmieciu? Co mam dla ciebie zrobić? Nasza kuźnia jest od wielu dni zamknięta, a walczyć z orkami trzeba tak samo często, jak kiedy. Kiedy go jeśli przyniesiesz, mam mleko. 5 paczek broni. Bardzo się przysłużysz. Ja nie mam. Gdzie się zdobywało? Skąd wezmę 5 paczek broni? Tam, gdzie są orkowie, jest też i broń. Najczęściej nie potrafią się posługiwać orężem ludzi. Pakują go więc i magazynują. Rozumiem. Okej. Nauczysz mnie walki? Ej, uczy mnie... Przecież miał mnie nie uczyć. Co daje lepsza walka mijaczem? DMG rośnie? To 50. Czekaj. Jakie to jest drogie te skille. Energia życiowa 205. Co? To wymaga HP? Nie pamiętałem, że trzeba HP. DMG i AS? O kurde, to fajne. Ja bym szedł na pewno w broń. Może kowalstwo, bo chyba wykuta broń była mocniejsza, tak kojarzę. Ulepszenie pancerza też się wydaje ciekawe, ale to regeneracja też jest fajna, ale to 500 HP aż, to by trzeba w HP ostro iść. Kurde, dużo tego. Pytanie, czy lepiej lecieć tylko w jeden skill, czy we wszystko po trochu. Walczycie ze sobą na arenie? To najlepszy możliwy trening. Niestety orkowie są podobnego zdania. Mają własne areny w każdym niemal mieście. Wysoko cenią wojownika, który zwycięża na arenie. Tu nie dostajesz HP co level? No właśnie, no to ja bym musiał pakować to, nie? Zobacz, świnia. Jak dokładnie wyglądają walki na arenie? Wyzywasz kogoś na pojedynek i spotykasz się z nim na arenie. No. Walka zaczyna się, gdy tylko wejdziesz na plac boju. I to wszystko? Nie do końca. Istnieją. Ale Kroniki Mirtany jest lepszy niż Gothic 3. Po pierwsze, jeśli ktoś wyjdzie z areny w trakcie walki... Ale kto wie, może na modach Gothic 3 będzie lepszy. Walka kończy się, gdy jeden z walczących legnie na ziemi i się nie podniesie. Jeśli walniesz leżącego lub zabijesz przeciwnika, wszyscy będą cię pamiętać. Rozumiem. Pamiętasz? No i co? Niech se pamiętają. To Twitch? Ja pierdziel. Klasik. Nie widziałem Lika. Javier to jest ten typ, co umiałem powiedzieć, że wojska trzeba w Ardei. Ale to zaraz. Jeszcze ten typ mnie ciekawi. Tucson. Kim ty jesteś? Jesteś lokalnym rzemieślnikiem, prawda? Tak, dostarczam wyposażenie dla obozu. Mogę u ciebie kupić broń? Przepraszam, ale nic ci nie sprzedam. Mamy trudności z zapasami. Zostało nam ich już tylko dla siebie.
Czego potrzebujesz, abyś ze mną handlował? Przynieś kilka paczek z bronią Norrisowi. To da nam trochę czasu Norrisowi. Na uzupełnienie zapasów. Dobrze, przyniosę broń Norrisowi. Jak mogę zaopatrzyć obóz w broń? Nie pogardzilibyśmy dobrym kowalem. Gdybyśmy mieli takiego speca, nie byłoby problemu. Czyli daje te same questy, co Norris. Naszym szefem jest Javier. Porozmawiaj z nim o tym. On dał te same questy, co Norris. Nie ogarniam trochę. Tak bez sensu on jest. Po co go dodali? Chyba, że ma fajne itemy na sel. Dobra. Czekaj, jeszcze... A, dobra. Javier. Jesteś tu nowy, prawda? W ostatnim czasie do Redok przybyło wielu uciekinierów. Też nowe twarze są na tych modach. Jesteś tu dowódcą? Mam największe doświadczenie, jeśli chodzi o walkę z orkami. Przypuszczam, że to czyni ze mnie kogoś w rodzaju przywódcy tego miejsca. Nosisz zbroję paladyna? Nosisz zbroję paladyna. Byłem paladynem, zanim orkowie wygrali wojnę. Walczyłem. Czemu za ten króla typ się tak gapi po prawej? W ostatniej bitwie pod Vengardem. Teraz jestem zwykłym uciekinierem, jak wszyscy tutaj. Powiedz mi więcej o wojnie. Nie ma o czym opowiadać. Paczka modów, mod pak. Kiedy my, paladyni, straciliśmy magiczną moc i wyczerpaliśmy zapasy magicznej rudy, nie mieliśmy szans. Staliśmy się łatwą ofiarą dla orków. Rozumiem, pajojo. Jak mogę wam pomóc? Jest wiele możliwości. Przejdź się po obozie i porozmawiaj z ludźmi. Musimy się przygotować do rewolucji w Cape Dan. Buntownicy zaburdacy w Gothic 3? No to dołączyły chyba do orków. Będę posysał dla orka kiełbachę, ale chociaż będę mógł gardzić ludźmi. Opowiedz mi o tej rewolucji. W miastach Myrtany rządzą orkowie, ale ukrywają się tam również buntownicy. Kiedy nadejdzie właściwy czas, wezwą wolnych ludzi i niewolników do walki. Tata. Jeśli chcesz nam pomóc, musisz znaleźć tych ukrywających się buntowników. Jak na łatwiznę. Potem zabiję orków i poekspię na nich. Potrzebuję broni. Tak jak my. Niestety jest pewien mały problem. Nasz ostatni kowal zginął w walce. Od tamtego czasu nasza kuźnia jest opuszczona. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby zostać naszym kowalem, prześlij go. Znam tu każdego. Przypłynąłem wczoraj tutaj. Śmieciu, co ty pieprzysz do mnie? Wypędziliśmy orków z Ardei. A więc tobie to zawdzięczamy. Dobra robota. Od tej chwili wszystkim zajmą się nasi ludzie. Jeśli chcesz nam jeszcze pomóc, jest parę spraw. Budownicy 6, Redok 25. Jak się nazywa buntownik ukrywający się w Cape Dan? Nie powiem ci, kto to jest. Nie znam cię. A powie, jak będzie reputacja? To się rozpruje na niego. Co wiesz o Xardasie? Nie więcej niż skąd jarbę bierzesz? Podobno zbratał się z orkami. Najtańsze miejsce. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, spróbuj u ich szamanów. Jedyny problem polega na tym, że nie chcą gadać z ludźmi. Ja nie jestem człowiekiem, jestem wybrańcem. Dobra. Doświadczony buntownik. Kurde, tu magikal. Tam była Gocha przy ognisku, a tu magikal. Co jest? Na twoim miejscu nie zapuszczałbym się zbyt głęboko do tych jaskiń. On ma głos taki nerdge, nie? Na twoim miejscu, nerdge? Co ty pieprzysz, Joey? Czym się tu zajmujesz? Stoję na warcie. Obserwuję południowe wyjście z Redok. W wolnym czasie trenuję na arenie. Mnie denerwuje. Nie! Nie wiemy, czym... Chcesz się ze mną zmierzyć na arenie? Czemu nie? Mały trening nie zaszkodzi. A fajny armor nawet ma. Da się taki mieć? Walcz ze mną na arenie. Dobrze. Ale pamiętaj, że to przyjacielski pojedynek. Spotkamy się na arenie. Przyjacielski. Brat brata w dupę harata. Przekonamy się. Kurde, nie mogłem go zaspamować, zanim się walka zaczęła.
Patrz to, patrz to. Nie daj się. Ty, bo ja mam low HP. Patrz, dasz radę. O ty lakerzyno, o ty lakerku, dupę. Ale laker. Za karę zrobię go. Ale z ciebie. Hoshu, aikido. Przekonamy się, kto jest silniejszy. Niemożliwe. Ej, co? Śmieciu, jestem wybrańcem, rozumiesz to? Nie ma tu nic więcej. Najlepsza technika walki w dupa. Ty. Nie ujdzie ci to na... Odłóż broń! A zęby mąż? Jesteś mądrzejszy niż się zdaje. Niezła walka. Położyłeś mnie bez trudu. Proszę, weź tę miksturę leczniczą. Zaraz zobaczę, czekaj. Dzięki niej wyleczysz rany. Co to jest? Ale co to jest? Strasznie to długie. Gazet. Potem przeczytaj, dobra, zostawiono potem ok. Co jest nie tak z tymi jaskiniami? Jeszcze ich do końca nie zbadaliśmy. Podobno gdzieś na wschodzie jest drugie wyjście. Pod pięści? W jaskiniach po wschodniej stronie roi się od bestii. No mały zasięg. Ja musiałem w niego wejść, żeby go bić. Czy tu przypadkiem nie było kiedyś kopalni? Możliwe, ale jeśli tak, to nic tutaj od lat nie wydobyto. Znaleźliśmy te jaskinie w takim właśnie stanie. Oczyściliśmy je tylko z różnych stworzeń. Okej. Okay. Zajmę się stworzeniami z jaskiń po wschodniej stronie. Oszalałeś, przybyszu? Lepiej się dobrze przygotuj, jeśli chcesz mieć jakiekolwiek szanse. Nie. Kurde, mordę pruje na mnie. Ty, Noritz, wygrałem dwie walki. Oblodzisz? W dupie mnie ma? Nie da się nawet pochwalić? Sraka. Noritz, szczerze pieprzyć cię. Bierz go? Nie. Nie biorę Coopera. Ja dymnę to solo. O kurde. Chodź tu. Ile ma HP? 500? Chyba mocniejsze te moby w tych modach. Ej, władować wszystko w siłę, co mamy? Czy nie? Bo nie wiem. Ty, łuk. Dziewięćdziesiąt. 140! Ja pierdziel! Ty, może łucznikiem zagramy? O kurde! O kurde! Syndisa. Grałeś już sikiem mocy? Kim gramy? Disson. Kurde, ty, zapomniałem, da się upiec mięso. Mag 10 razy silniejszy, mele 5. Asasyn? Jak się piekło? A, dobra. Ten link od Kasta to chodzi o to, że typ się podszył pod jakąś babę, wysyłał cycy typowi z dziejów Korinis, a ona mu za te cy... a on mu za te cyce dał dostęp do wszystkich plików czy coś takiego? Ja pierdziele. Typowy Discord mod. Widzę, że ci ludzie od tego... Ej, to nie leczyło więcej?
Jaszczur. Dobra. Z łuku go dymniemy chyba, co? Unik zrobił. Bez. Nie da się podnieść nic. Najlepiej się grało paladynem, ale mag też jest. Ale ja chcę wojem raczej, tylko myślę, że pod orków grać. Chyba pod orków zagramy. Może być ciekawie. Też ponoć dużo misji jest dodanych w tych modach. Złamany. Kurde. A jest! Kamień teleportacyjny, no. Ej, a da się jedną ręką pochodzie, drugą ręką mieć? Ty, da się! Zoba! Jak to wygląda! Nice. Co to? Coś się bije nad nami, chyba jakiś wilk. Co to jest? Jaszczur. Dobra, oglądaj ten gameplay. Minecraft to podróba Gothic 3? Myślę, że możesz mieć rację. Każdy się wychował na Gothicu 3, więc wszystko jest podróbą Gothica 3 tak naprawdę. Każda nowsza gra po Gothicu, bo twórca na pewno grał w Gothica 3. Więc coś ukradł. Jaszczur? W dupę mu strzelę. O kurde, dwa są. O ja pierdziele. Ty, łuk jest giga OP. Chyba, że tylko Wirli tak jest. W sumie nie wiem. Będziesz grał w Kroniki Mrtwego w paru godzinach, potem zrobiłeś sobie wakacje od streamowania. Całe są na Twitchu do obejrzenia, wiesz? Jest zapis. Później zrobiłem. Później to kończyłem. Bardzo fajne. Chyba najlepszy gothic ogólnie, jakiego grałem. Dobra, tego mele. Melas. Dobra. Za mały expo daje, powinien dużo więcej dawać. Co jest w dzbanku? To się da założyć? Czy to jest takie, żeby sprzedać? Za ciężkie. O kurde. Ej, Worf jest się uczyć tego? Czy nie? Da się to założyć?
Nie da się. Jaszczur. Dobra, namele go, namele. Zabiuzuje, w ścianę go wbija. Ja pierdziele, jeszcze mi coś zrobił, widzisz? Moją staminę. Oj, szmata. Hifa mi dał. Dobra, mam plan inny. Pato. Kolego! 136! I nie mam many! Ale sraka, Boże! Dobra. Który już? Piąty level, 50 punktów nauki. Trzeba wydać, jak wrócimy z tej jaskini do Javiera. O kurde, ja pierdzielę. Save. Ty, pełzacz. Ej, wygląda identycznie jak w Gothicu 2. Jedynce. Fajnie. Hamod to robi. To pytanie, czy to zmienia coś. Ta? Kurde. On ma 800 HP w dupę. O ile ma demon? 5K? Jak go bić? On wszystko blokuje. Chyba stamina mu się kończy. Pytanie, czy on ma staminę w ogóle. Dobra. Prawie jak Elden Ring gameplay. Co to jest? Ciężka skrzynia. To były te takie skrzynie typu, że jest unikatowy loot? Ustaw sobie na pasek, co? Ja mam tylko 7. Ale mocne. Tutaj 47 G? Złamany. Zacznijmy od początku. Nóż asa... O kurde, 75 DMG. Lepsze od naszego. Tylko zasięg ma malutki. 20 mniej. Ale spoko się wydaje ten item. Chyba będziemy go grali. Tylko taki mały zasięg. A, sorry. Fajny nawet miecz. Ruda była? Ruda? Magiczna ruda? Ty, co jest? Tak, o, była magiczna ruda. Im więcej skrzyni otworzy, tym więcej loot, tym lepszy loot. Młot Kowalski. Pyta... Ty, tu moby są. Chodź tu! To jest wilk, czy co? Czarny wilk, to tylko chętniej zabija. O ja pierdzielę. Czarny silniejszy. Czarny silniejszy, wiesz? Słyszałeś, że czarni są lepszymi wojownikami? Chodzi o wilki. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...